You're the only one of these fools that I trust. Where's your money? Cześć, witam was ponownie w grze Red Dead Redemption 2. Gdzie nas odrodziło? Ostatnio szukaliśmy skarbu. No, ale chyba nas w innym miejscu zaspawnowało, także nie wiem, czy go teraz znajdę. To może sobie odpuśćmy ten skarb. Najwyżej jak będziecie wiedzieć, gdzie go można znaleźć, to napiszcie w komentarzu. A my jedziemy teraz. Kolejne misje. Które są... Aha, tutaj mieliśmy się udać po dług. Jedziemy w tym kierunku. Zastanawiam się, czy udało wam się odebrać gry z mojej strony internetowej. Jeżeli tak, to proszę napisać w komentarzu, kto sobie je dodał do biblioteki. Czy może po drodze się jakaś aktywność trafi dodatkowa? Byleby w nikogo nie strzelać. Tak jak to miało miejsce ostatnio, przez przypadek. Dobra, konik już nam się trochę męczy, ale jeszcze trochę go pognamy. No i tak ma już lepszą wytrzymałość niż to miało miejsce na samym początku. Dobra, pognajmy jeszcze trochę. Grzywna 90 dolców trochę już nas, kurde, liczą nieźle. Ale póki co nikogo nie spotkałem takiego, kto by się upomniał o tą grzywnę. No właśnie. You all right? Oh, this looks bad. No, I'm not all right. It's real bad. Help me now, or I'm done for. Awesome. Lepiej niech sobie to opatrzę. Grab something for the blood. Thank you. Oh, I was done for, you saved me. Thank you. Take something from my back for the trouble though. I'm gonna take a minute now. Amunicja Express. Czuję, jakby moja noga płonęła żywym ogniem. Okej, no to kuruj się. Idź do miasta. O, koniec, znowu załatwia swoją potrzebę. Do widzenia, panie. Daleko. Jesteśmy tu, to już jest bliziutko.
brzydka pogoda nas chwyciła. Oj, trzeba skręcić. Czy to tu już? Poszukaj Wiltona Holmesa. A chyba jednak tamtą stroną powinienem iść. I tędy nie zjada. To jest jakaś chałupka, ale tu raczej go chyba nie będzie. Może tędy. Jakieś ślady. Jakiś cholera po grobach przebiegłem. Gdzie on może się znajdować? Sprawdźmy mapkę. Gdzieś na tym terenie. Oho, chyba to. Wynn Holmes? I didn't expect to run into no one out here. Funny how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt will more than cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. No polowanie na pumę. We'll, need our horses. It's, quite a trip. Yeah. Come on now, boy. All right, drive, boy. Let's get where we're going. Drive! Okay, follow me. Drive! I'm driving. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German-speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Wynton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating, a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did.
You're continuing to annoy me. We're going right here, up the stream. Hey, how about this then? I guarantee we paint. Because I'm gonna get that money out of you. I gotta squeeze you like a lemon. It's coming out. Yeah, of course. We're onto it now, okay? We're onto it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflowers, the cash is in that cougar. It better be, or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Up here. We ain't too far now. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? Big thing about cougars is they see you, not the other way around. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors. Not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Drive. O, w ranach zimowych. No to będzie trudno. Her den. We should leave the horses. All right. Show me. You'll see her soon. Quiet now. Won't be able to miss her shining in the dark. Wybierz lampę naftową z koła wyboru broni, aby oświetlić ciemne miejsca. Gdzie jest lampa? Nie bardzo wiem. Nie wiem, kurde, gdzie jest? Może tu? O. You hear that? There's a cougar in here. And I bet she's white as virgin cotton. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. And look out for her. Yeah, yeah. No, żeby nas nie zagryzła czasem. Czy ja mam broń w tej ręce? Nie mam. Jeszcze nic nie przyda. Słyszę ją po lewej stronie chyba.
O kurde. No, na farcie. Zdrowie Bimber. Silne lekarstwo. Okej, okay, to oskurujmy ją już. Otworzę puszkę, będzie słychać. Umy występuje w Nowym Austin, Elizabeth Zachodnim i odległych leśnych rejonach Nowego Hanoweru. To drapieżniki, które polują na jelenie, wapiti, łosie i górskie kozice. Do polowania na te zwierzęta zaleca się łuk z zatrutymi strzałami lub karabin. Kłupy umy można wykorzystać do wytworzenia przedmiotów, a jej mięso nadaje się do jedzenia. Ciekawe, czy będzie Strauss zadowolony z tej skóry. No może zobaczymy. O Jezu, nie tak. Miał położyć na koniu. Zwierzęce skóry i mięso, inne przedmioty można sprzedawać przy stoisku rzeźnika w miasteczkach. Dobra, w ogóle to już... Chowajmy wszelkie bronie i jedziemy sprzedać skórę. Rozważam zakupienie kamery internetowej, żeby prowadzić streamy na Twitchu. Także może niedługo tam zawitam na live. Dobrze, że nie było wypadku. Okej, okay, i tutaj możemy sprzedać skórę. A, ale najpierw może trzeba ją wziąć. Ładunek koń. A może po prostu do niego iść. Sprzedaj. Skóra królika, dobry stan. A, sprzedamy mu. O, skóra białej pumy. 38 dolców. Coś jeszcze? Może ryby mu sprzedamy? Polona wołowina. A to róg bizona. Aha. Dobra, to sobie zostawimy. Może jeszcze coś? Serce wilka. Dobra wołowina. Thanks for your help. Co, wracamy do obozu pewnie, co?
Odpalę mapkę. Obóz mamy tutaj. A później się udamy w te miejsca. To na razie powrót. Znowu długa droga przed nami. Szkoda, że ten koń nie trzyma się drogi. Gdybym miał wolną jedną rękę i mógłbym się w spokoju napić. Jeszcze drugi. No jest trochę. Jedna trzecia przejechana. Jeszcze dwie trzecie zostały. Koniec musi odpocząć. Earthlands. Ja właśnie zobaczę jedną rzecz. Jakbyśmy... No, nie mamy żadnego posiłku. Nie, mamy tutaj gotowaną fasolę sobie zjemy. Co by trochę zdrowia nam się odbudowało. Tam siedział, myślałem, że może też jakiejś pomocy potrzebuje, ale skoro nie, to lać go. Zrobiła się burza. Gdzie jesteśmy? Czy to już blisko? Wymiara. Dobra, znowu niech odpocznie trochę.
To by nas nie rzucił z tego zmęczenia. Ja dzisiaj widziałem zająca, jak jechałem samochodem. Biegł prawie równo ze mną po drodze. Nagrałem krótki film, ale poleciał w pola. No chyba nie. Cholera. Kurde, i znowu mnie zabili. A już myślałem, że będę przygotowany na to. Kolejny rabunek. Wzięliśmy 5 dolców. Z drugiej strony mogłem nie wdawać się w bójkę, tylko uciekać. Ja nie wiem, czy by mnie dogonili. Pewnie tak. Z tamtym razem się za czymś będę krył. Gdzie ten nasz obóz? Kiedy prośby obozowe zostały spełnione, będą oznaczone jako obok osób, których dotyczył. Porozmawiać z daną osobą i zakończyć spełnione prośby. Dobra. To jest pan Strauss. Well, out there. Careful. Hey, look out, Javier. How are you, Mr. Morgan? Tak, ale co, nie ma nic do powiedzenia? Myślałem, że coś nam powie. There he is. The man who saved my hide not once, but twice. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Dobra, to nic stąd nie zabierzemy. Panie Strauss, czy my mamy do pogadania, czy nie? W końcu gdzieś sobie poszedł. A co chodzi tutaj z tymi rybami? Idź na ryby. Dowieram. O, widzę.